Także proszę Państwa, to KFM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. U nas są takie wibracje, że szczerze, szczerze o wszystko. Odprawiacie teatr, czy będziecie grać jako, nie jako teatr, tylko jako pani Helena, pan Paweł. Urobić jakieś swoje rzeczy indywidualnie, żeby i zdobywać trochę też innych doświadczeń. Natomiast absolutnie nie planujemy się rozczłonkować definitywnie. Dzielenie włosa na czwór. Takiej premiery myśli się już od razu o następnej, czy na razie po prostu chcecie dać czas temu spektaklowi, żeby trochę pożył, żeby zdobył tę publiczność? My musimy myśleć, bo sami pozyskujemy środki na te spektakle, więc... A jasne, konkursy, granty, mieści się z terminy składania ofert, wniosków, a zwykle one oscylują w okolicy przełomu roku starego i nowego, więc zamknęliśmy ten etap na razie i czekamy na rozstrzygnięcia. No a gdyby te rozstrzygnięcia były pozytywne, to co będziecie robić w tym 2018 roku? Jakie przedstawienie przygotowywać? Można czy nie można? Patrzą tak po sobie. Zawsze się bardzo boimy mówić o planach, żeby nie zapeszyć. Dobra, to powiedzcie, co byście chcieli. No to nie, że to jest plan, tylko co byście chcieli? Chcielibyśmy wrócić do klasyki literatury, bo tak zaczynaliśmy i lubimy pracować na klasycznych tekstach. Tak nam się wydaje, że one są tak rzeczywiście te sprawdzone, te, które nie przepadły w wirze historii. A piszecie je na nowo, czy zostajecie wierni autorowi? Jak to jest tam z wami? To jest bardziej kwestia adaptacji i ewentualnie skrótów, też te czytamy. To kwestia skrótów, a nie dopisywania. Nadawania nowych znaczeń, interpretacji, a nie jakichś daleko idących zabiegów na tekście, poza skrótami oczywiście. No i chcielibyśmy się zmierzyć z jedną z największych powieści XX wieku. Lalka. Nie, to nie XX, to XIX, dobra. XX wieku, nie Polska. Czarodziejska Góra. Nie, dobra. Nie, to też XIX. Troszkę cieńsza. Powieść, ale troszkę cieńsza. No dobra, nie będę strzelać. Powiedzieć. Przymierzamy się do procesu kawki. Super, to jest chyba bardzo teatralna w ogóle książka, jest. Prawda? No, jest. No właśnie. Właśnie tak. Daje duże możliwości takiemu teatrowi, jaki my uprawiamy, czyli teatrowi formy. Mhm. Gdzie jest trochę pomieszania właśnie form, trochę absurdu, trochę takiego dziwnego świata. Dobry wybór. No to trzymam kciuki, żebyście dostali te pieniądze i żebyście mogli to zrobić. A nie jest drogo dla takiego teatru jak wasz właśnie wchodzenie w koprodukcję z instytucjami trochę bardziej ugruntowanymi, które można do takiego pomysłu przekonać? My tak też kombinujemy i tak powstają nasze spektakle. Lubimy się przytulać do właśnie już takich instytucji. Ale też lubimy mieć swój wkład finansowy w tę produkcję, bo wtedy to jest też nasze. Jasne, rozumiem. No tak, no to tutaj wchodzą takie sprawy organizacyjno-merkantylne w rozmowy o sztuce, ale też czasami trzeba je, mam wrażenie, poruszyć. Czasem trzeba o tym powiedzieć, jakie są trudności, a jakie są możliwości. No bo mam czasem wrażenie, że publiczność też powinna o tym wiedzieć. Nie musi o tym wiedzieć zawsze, ale czasem fajnie, żeby wiedziała. Bardzo Wam dziękuję. Trzymam kciuki i polecamy Państwu w marcu w Teatrze Warszawy spektakl Skłodowska Radium Girl. A te inne przedstawienia, które gracie, pamiętacie jakieś terminy? Alicja po drugiej stronie lustra. 27 marca. I to jest to przede wszystkim, co można oglądać w Warszawie. Tak. Czekamy na reaktywację Salineczki dla dorosłych, ale to jeszcze musimy na nią chwilę poczekać. Helena Radzikowska i Paweł Rutkowski, Teatr Papa Hema. Bardzo Wam dziękuję za spotkanie, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia. Thank you.
Drogowskazu 251 w Kujawsko-Pomorskiej, Pomorskim, na której w pobliżu miejscowości Wielowieś, to jest trasa łącząca Inowrocław ze Żninem, samochód osobowy uderzył w drzewo. 16, a co po 16? No dzień dobry, ma jeszcze być. I już. Tylko proszę uważać, program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności radiowej jedynki, Michał Kozik. Wybuch gazu w budynku jednorodzinnym przy ulicy Łowickiej w Bydgoszczy. Budynek zawalił się, w sąsiednim domu runęła jedna ze ścian. Strażacy wyciągnęli spod gruzów jedną osobę, mówi kapitan Aleksandra Starowicz z bydgoskiej Straży Pożarnej. Miała przygniecione nogi, natomiast była przytomna. W dalszym ciągu trwa przeszukiwanie gruzowiska. Zawaleniu uległy dwa parterowe budynki z zabudowy szeregowej. Na miejscu jest grupa poszukiwawcza z Chełmży oraz 6 zastępów Straży Pożarnej. Około 8 tysięcy odbiorców w województwie podkarpackim wciąż nie ma prądu. Powodem są obfite opady mokrego śniegu. Z informacji opublikowanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wynika, że o godzinie 14 prądu nie miało ponad 7300 odbiorców w powiatach sanockim i leskim oraz 650 w przemyskim. Wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne. W południowo-wschodniej części województwa występują utrudnienia na drogach w postaci błota pośniegowego. Teraz w aktualnościach za granicą. Setki tysięcy Greków demonstrują w Atenach przeciwko używaniu przez sąsiedni kraj nazwy Macedonia. Rządy obu krajów są bliskie porozumienia w wieloletnim sporze, co otworzyłoby Republice Macedonii drogę do Unii Europejskiej i NATO. Grecy przybyli na manifestację z całego kraju, nawet z odległych wysp. Główny plac Syndarma i jego okolice wypełnia tłum. Powiewa nad nim gigantyczna, ponad 100-metrowa flaga Grecji. Macedonia jest grecka, krzyczą demonstranci, którzy zebrali się całymi rodzinami. Trzymają w rękach także flagi greckiego regionu Macedonii z gwiazdą z Werginy. I Macedonia, inne elliniki. Macedonia jest grecka od tysięcy lat i taka pozostanie. Nikt nie może jej zabrać. Niezależnie od tego, ilu polityków jest zdrajcami i że nasi sąsiedzi błędnie interpretują historię, powiedział mi jeden z uczestników manifestacji, który przybył z Peloponezu. Uczestnicy manifestacji podkreślili, że politycy, którzy podpiszą porozumienie i oddadzą nazwę Macedonia, następnego dnia zostaną okrzyknięci zdrajcami. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Koncert pod tytułem 100 lat niepodległości zainauguruje wieczorem tegoroczny cykl koncertowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Wystąpią chór i orkiestra Narodowego Forum Muzyki pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny. Wicedyrektor Zamku Królewskiego Ziemowit Koźmiński i organizatorka koncertów Aleksandra Buszta-Bąk podkreślają, że rocznica stulecia odzyskania niepodległości to niezwykłe wydarzenie. To jest rocznica, w którą jesteśmy bardzo mocno zaangażowani, nie tylko muzycznie, czyli cyklem koncertów, ale również bardzo poważną wystawą Znaki Wolności. Będzie otwarta w listopadzie oraz licznymi działaniami edukacyjnymi. Zamek musi być obecny w przekazie kulturowym w tych właśnie obchodach. I stąd poświęcenie cyklu koncertów temu właśnie tematowi jest uzasadnione i potrzebne. Następny koncert odbędzie się 18 marca. Polskie Radio jest patronem medialnym koncertów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie i południu opady śniegu. Na termometrach od minus 3 stopni w Zakopanem do plus 3 w Kołobrzegu. Wiatr słaby i umiarkowany północny, a ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1004 hektopaskale. Cenowy na weekend. Nutlipowy 1000 gramów 19,99. Tylko 19,99. Więcej na kaufland.pl. Mamo, proszę cię, uważaj na siebie. Wiesz, że z osteoporozą nie ma żartów. Tak łatwo można się połamać albo coś sobie uszkodzić. Wiem, kochanie. A myślisz, że dlaczego stosujemy leki Osteo? Osteoporoza dotyka wiele osób w starszym wieku. To właśnie z myślą o nich powstał suplement diety Molekin Osteo. Molekin Osteo zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. To kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowi. Thank you.
Gratulacje, parapetówka roku. Aha, ta, jak marzenie. Gdzie znalazłaś? Na otodom.pl. Wpisujesz, czy chcesz bliżej rodziny, czy znajomych. Wolisz śpiew ptaków, czy tramwajów, jakby spełniali twoje marzenia. Wiem, ja przez otodom trafiłem akurat na superagenta, który znalazł mi coś blisko znajomych. O, tam, po sąsiedzku. Witaj w domu. Ty też znajdź swój wymarzony adres, tak jak lubisz, na otodom.pl. Najlepszym serwisie nieruchomości. Otodom. Adresujemy marzenia. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę do konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów i SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, 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 Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Cały remont to tylko chwila, ale chwila warta wiele, bo masz solidne drzwi i podłogi. Teraz panel podłogowy Dąb Wielkopolski 7 mm, klasa AC3, 14,99 za metr kwadratowy. Obi, bo warto. Oferta ważna do 13 lutego, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Reklama. Dobry dzień. Dobry wieczór. Jak se darzy? No chyba się za bardzo nie pomyliłem. Będziemy w Czechach. Audycja tworzona przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Wyszehr Radio. Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Europa, świat. Przy mikrofonie Magdalena Skajewska. Witam i zapraszam na audycję wyszehradzką. Dziś porozmawiamy o politycznej układance w Czechach, negocjacjach koalicyjnych Andreja Babisza i jego ostatniej wizycie w Brukseli. Powiemy też o podobieństwach w polskiej i czeskiej historii i zapytamy o to, jak nas widzą mieszkańcy pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Zapraszam. Unia Europejska nie może funkcjonować tak, jakby Francja, Niemcy i Komisja Europejska nie brały pod uwagę zdania innych krajów członkowskich. To słowa Andreja Babisza z ostatniego wywiadu dla Politico. Pełniąc obowiązki premiera Babisz odwiedził w tym tygodniu Brukselę, gdzie spotkał się m.in. z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem. Rozmowy dotyczyły m.in. polityki migracyjnej wspólnoty i znanego od dawna sprzeciwu Czech wobec przyjmowania relokowanych migrantów. W studiu ze mną gość dr Paweł Ukielski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. To może zacznijmy od tych słów Andreja Babisza. Nie może być tak, że dwa kraje i Bruksela o wszystkim rządzą, a reszta nie ma nic do powiedzenia. Czy tak właśnie wspólnota, Unia Europejska jest postrzegana przez tych eurosceptycznych Czechów? W wielu krajach tak jest postrzegana. To nie jest ani nowe, ani typowe tylko dla Czechów postrzeganie. Czesi faktycznie są jednym z bardziej eurosceptycznych narodów w Europie Środkowej i z całą pewnością taki przekaz ma twojaki cel. To znaczy on jest oczywiście budowaniem sobie jakiejś pozycji w rozmowach z oficjalami unijnymi, ale także jest to przekaz do własnych wyborców, o których Babisz musi pamiętać, bo to nie jest może bardzo prawdopodobne, ale cały czas rząd nie ma wotum zaufania, a zatem cały czas istnieje pewne prawdopodobieństwo, że będą przedterminowe wybory i Babisz o elektorat dbać musi, a pamiętajmy, że wygrał niedawno wybory prezydenckie Zeman, który również na tej antyunijnej nucie budował swoją kampanię. No właśnie, jeżeli mówimy o wyborach tych ostatnich prezydenckich, ale też parlamentarnych w październiku ubiegłego roku, na ile według pana kwestie właśnie migracji, relokacji uchodźców i też szerzej Unii Europejskiej odegrały dużą rolę w ostatecznym wyborze Czechów? Czyli z jednej strony Babisz, ANO, ale też SPD Okamura, Tomi Okamura, a z drugiej strony prezydent Zeman. No z całą pewnością to odegrało rolę, przy czym to jest jeden z elementów szerszej kwestii. To znaczy Czesi
oddali głosy na bardzo wiele osób i partii, które przynajmniej starały się przedstawić jako antyestablishmentowe, czyli w Czechach jest dosyć duża potrzeba takiej zmiany politycznej po 20 mniej więcej latach dosyć zaabetonowanej sceny politycznej. Ta scena doznała bardzo głębokich przemian. Jednym z właśnie z beneficjentów tego jest sam Babisz. I jakby tutaj ten element antyimigrancki jest tylko częścią szerszej właśnie takiej... Trochę głośno, za głośno. ...unijnej retoryki. Tacy to pożyją! ...co spowodowało, że Tomio Okamura dostał one ponad 30%. Jako tak, ale jest ich bardzo dużo. Bardzo dużo. No, silnej kampanii. A takiego piecyka nie ma jak tam. A tamten tak, pojechałam... To jest ciekawe, że on z jednej strony oczywiście bardzo wyraźnie gdzie mówi aha, tam. Relokacji imigrantów. Także, proszę Państwa, Radio Concita nadaje.